W sumie na aktywizację zawodową osób bezrobotnych Lubiński Urząd Pracy otrzymał ponad 6 milionów złotych. Z tego 3 miliony to są pieniążki z Funduszu Pracy, czyli tu mogą skorzystać wszystkie osoby, które są zarejestrowane w urzędzie. Natomiast ponad 1,5 miliona złotych jest to program Europejskiego Funduszu Społecznego, tak zwany Power, czyli środki dla osób do 30 roku życia. I tutaj korzystają z tego osoby zarejestrowane w urzędzie, które nie przekroczyły 30 roku życia i są z tak zwanej grupy NID. Kolejne środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego i są przeznaczone dla osób powyżej 30 roku życia. To ponad 2 miliony złotych. Będą mogli skorzystać z nich zarówno bezrobotni, jak i pracodawcy. W tej chwili stopa bezrobocia w powiecie lubińskim wynosi zaledwie niecałe 4%, czyli jest to około 1300 osób. Jeżeli chodzi o ten rok, myślimy, że ta kwota 6 milionów złotych jest kwotą, która powinna zaspokoić potrzeby, aczkolwiek rynek pracy jest rynkiem tak dynamicznym, że jeżeli będzie taka potrzeba, jeżeli sytuacja się zmieni i będziemy widzieć, że zostały zaangażowane wszystkie środki, a potrzeby na rynku pracy są, będziemy występować o rezerwę. Wnioski na formę wsparcia wskazane w planie aktywizacji przyjmowane są na bieżąco do wyczerpania pieniędzy.